Cześć, witam Was na wideotesty.pl i zapraszam na rozpakowanie głośniczków firmy Logitech model Z130. Te głośniki komputerowe będą jedną z nagród w naszym najbliższym konkursie, dlatego w tej chwili sobie je rozpakujemy i zrobimy też mały test w następnym filmie, żebyście zobaczyli, jak one grają, jak wyglądają i tak dalej. Tak więc zobaczmy sobie podstawowe informacje. Głośniczki stereo, jak najbardziej przeznaczone do laptopów, komputerów stacjonarnych i tak dalej, niewielkich rozmiarów, jak widać na obrazku. Łączna moc zestawu 5W, jak na takie małe głośniczki, ciekawa rzecz, ponieważ mają nawet wyjście na słuchawki. Do podłączenia wystarcza zwykły wtyk mini jack oraz mamy także pokrętło do regulacji głośności. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje. Tu mamy z boku jeszcze raz to samo, 5W łączna moc, podłączenie 3,5 mini jack i wyjście słuchawkowe oraz kontrolę głośności. Bardzo podstawowe informacje. Na spodzie kartonika jeszcze informacje, co powinno znaleźć się w kartonie. No i nic, rozpakujmy je sobie. Mamy instrukcję obsługi, czyli standard. Nawet myślę, że nie warto zaglądać w tej chwili. Zobaczmy sobie same głośniki. Też razem z nimi wyciągamy całe okablowanie. Jest także taki zasilacz, za chwilkę się przyjrzymy. Dobrze, nic więcej już nie ma. Dobrze, udało mi się troszeczkę rozplątać tutaj to wszystko. Zasilacz ma długość kabla około 1,5 metra. Jest to tego typu płaska wtyczka, zakończona takim wtykiem zasilającym, który spinamy i już patrzymy, gdzie tutaj ten głośnik posiadający regulację głośności oraz właśnie ten port na słuchawki. Regulacja wydaje się być precyzyjna, oczywiście działa jako pstryczek, włącznik, wyłącznik. No, widzicie? No, mamy niewielkie głośniczki, ale generalnie wydają się być całkiem fajnie wykonane. Mamy takie antypoślizgi od spodu, dzięki czemu na biurku jako tako trzymają się podłoża. Same się pewnie nie będą przemieszczać od byle dotknięcia. No i zobaczcie, tutaj mamy takie małe wyloty powietrza ozdobione błyszczącym plastikiem w środku. Tutaj obwódka również z błyszczącego plastiku. Cały front już mamy z troszeczkę innego materiału. No i z tyłu mamy już matowy plastik. A z tego głośnika wychodzą nam dwa kabelki. Jeden to oczywiście jest połączenie z drugim głośnikiem, a drugi to wtyk mini jack służący do podpięcia do komputera. Głośniki możemy rozstawić na około metr, tak na oko patrząc, oczywiście dokładnie zmierzę to do recenzji, a kabel połączeniowy z mini jackiem to jakieś 1,30 m, może 1,50 m. Oczywiście więcej informacji będzie w pełnej recenzji za kilka dni. No cóż, zobaczymy przede wszystkim, jak grają. Wyglądają całkiem nieźle. Zrobimy sobie mały test dźwięku. No a na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!